Cześć wszystkim, z tej strony mówi Basza, dzisiaj mówię na temat tego, że Donald Trump podpisał ustawę czy też jakieś rozporządzenie dotyczące podniesienia ceł na stal, która by miała trafiać do Stanów Zjednoczonych, a tym samym chroni swoje interesy, chroni interesy Stanów Zjednoczonych. Jest to ciekawe, jakby w kontekście przepowiedni, które mówiłem, w kontekście tutaj wojny, tak konfliktu międzynarodowego, bo kto wie, czy czasem właśnie ta wojna na stal, wojna na cła, nie jest początkiem wojny, tak? Możemy powiedzieć, że jest to wojna na razie handlowa, która może się z czasem przekształcić w wojnę jest zwykłą. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. No o co chodzi? Przede wszystkim chodzi o to, że tutaj Donald Trump mówi, że chce chronić swoją gospodarkę i że praktycznie podniósł tak cła, że można tylko cła, można tylko tutaj mogą, może trafiać do Stanów Zjednoczonych stal z Kanady oraz z Meksyku, czyli z takich państw ościennych można powiedzieć, że od tych państw najbliższych. Natomiast największym dostawcą, jeśli chodzi o stal, była tutaj Azja, tak, były tutaj Chiny, były też Indie. No i przede wszystkim Chiny bardzo mocno ucierpiały. Mówi się, że to jest ponad 300 miliardów dolarów. Czyli naprawdę jest to kosmiczna suma. Tyle praktycznie, tyle praktycznie, tutaj stracą, tyle praktycznie stracą Chiny na tym, że, na, ty, na tym po prostu podpisie. No, jest to ciekawa sprawa, bo z jednej strony zawsze się mówi, że Stany Zjednoczone. To jest kraj liberalny, ta gospodarka liberalna, taka wolna, gdzie można, każdy może się dorobić od pocybuta do milionera. A z drugiej strony widzimy, że jest ona jakby ręcznie sterowana, bo tutaj prezydent Stanów Zjednoczonych podpisuje, gdzie to jeszcze zrobi publicznie, pokazuje swój podpis swoją drogą. Ma ciekawy podpis, są taki po prostu sam jakby szlaczki, tak? Żadnej, żadnej wyraźnej litery takie trochę w kształcie piramidy podpisy, no to podpisuje tutaj ustawę czy, czy decyzję, która praktycznie zamyka dostawę stali do, do, do Stanów Zjednoczonych z innych krajów niż Kanada, niż Meksyk. No jest to ciekawa sprawa, tak, jest to ciekawa sprawa, ponieważ można powiedzieć, że Stany Zjednoczone idą w cudzysłowie na wojnę z Chinami, tylko ja też nagrywam takie filmiki, gdzie mówiłem, że Stany Zjednoczone są bardzo mocno zadłużone, jeśli chodzi o Chiny. Gdyby Chiny chciały dzisiaj doprowadzić praktycznie do upadku Stanów Zjednoczonych, to by powiedziały, wyłożyłyby kartę na stół i powiedziały, musicie, Stany muszą wszystko zwrócić, całe to zadłużenie, tak, w jednej praktycznie racie, w jednej chwili. Pewnie Stany Zjednoczone wyszłyby z tego w całości, tak, bo ewentualnie dodrukowaliby pieniądze, tak, natomiast na, niewątpliwie, niewątpliwie mają ogromne zadłużenie, zadłużenie jeśli chodzi o tutaj Chiny, o którym się mało mówi, cały czas się mówi, że Stany Zjednoczone to jest potęga, natomiast zapomina się, że też mają potężne długi. No jest to ciekawa sprawa, bo jest to sprawa tak naprawdę bardzo medialna, którą mnóstwo tutaj telewizji, praktycznie wszystkie na całym świecie transmitowały. Ma to także wpływ na Polskę, co ciekawe, ponieważ jakiekolwiek tutaj ograniczenia czy, czy wprowadzenie ceł ma też przełożenie na Polskę, tak, oczywiście nie jest to takie bezpośrednie, ale ma to wpływ pośredni, no bo załóżmy, że Chiny z, z, obliczą sobie, że stracą tak dużo pieniędzy, no to na przykład firmy, które... Spo, które z, Firmy z Polski, które pozyskują towar na przecież 99% produktów, które są w Polsce, wystarczy zobaczyć sobie to, co jest dzisiaj ubrany na metki. Wszystko jest made in China z Chin. No to to Chiny na przykład podniosą sobie cło, więc ceny podniosą się z zwykłych produktów, tak? Rzeczy, odzieży, zabawek i to każdy praktycznie z nas odczuje. Przepraszam, no i każdy z nas to właśnie odczuje, także ma to praktycznie wpływ także na nas. Natomiast jest to ciekawa sprawa, także Chiny, nie, znaczy Stany Zjednoczone jakby nie współpracują tutaj, nie chcą współpracować z, z Chinami. To też jest ciekawa sprawa w kontekście tego, że wiadomo, że Donald Trump jest biznesmenem, też po prostu buduje, tak, posiada nieruchomości, zarządza nieruchomościami, chociaż też to tam jest taka ciekawa sprawa z jego jakby biografii, bo podobno dwa razy czy raz zbankrutował całkowicie, potem mu rodzice pomogli, więc tak to właśnie wygląda. No, ale w każdym razie jest tam jeden z najbogatszych tak Amerykaninów, e, ma nieruchomości, no i, i wiadomo, że Ted te, buduje tak biurowce, te najwyższe budynki, drapacze chmur w miejscach takich prestiżowych, na przykład tutaj Nowy Jork, tak, czy, czy inne miasta w Stanach Zjednoczonych, te biurowce, no i właśnie one korzystają ze stali, tak, czyli na dobrą sprawę e, takie rozporządzenie ma także wpływ na jego biznesa a więc to ten, ten składnik, ten budulec, z którego buduje, buduje te wieżowce, te drapacze chmury, czyli ta stal będzie pozyskiwana praktycznie od swoich przyjaciół, tak, państw ościennych. Może to tak naprawdę być swego rodzaju zagrywka polityczno-biznesowa, mianowicie Trump wie, że jego kadencja prędzej czy później się zakończy, natomiast potem może zrobić ekspansję, jeśli chodzi o budowę biurowców, czy drapaczy chmur w Kanadzie albo w Meksyku. To też jest ciekawa sprawa. Tam też się pojawia kwestia, jakby tutaj, transferu towarów międzynarodowego, obłożenia tego cłem, tutaj, porozumień dotyczących podatków i tak dalej. No to wiadomo, że mają tutaj, Kanada z Europą ma porozumienie. Dochodzi do tego kwestia, że wiele firm ze Stanów Zjednoczonych otwiera swoje przedstawicielstwa i de facto produkuje w Kanadzie produkty, później, które są wysyłane do Europy, czyli obchodzą w ten sposób, w jaki sposób tam kwestie podatkowe, tak czy umniejszają te kwestie podatkowe żeby to było korzystne. Natomiast wiadomo, że te firmy są jakby ze Stanów Zjednoczonych, tak, te firmy są ze Stanów Zjednoczonych, natomiast tam mają swoje przedstawicielstwa, mają swoją siedzibę. To też jest ciekawe z punktu widzenia tego, że pokazuje jakby ten, ten to, to, to podpisanie tej ustawy, że tego rozporządzenia pokazuje, że Trump tak naprawdę tworzy taką ośpionową, pionową, tak, tą oś pionową to jest Kanada, Stany, Meksyk, nie, czyli taka, można powiedzieć, ściana przy ewentualnej wace z innymi państwami, z innymi mocarstwami, mm -hmm. Jest to ciekawa sprawa, jest to ciekawe rozwiązanie. Niewątpliwie też trzeba pamiętać, że na przykład tutaj takie inwestycje, tak jak tutaj mówi się, że to było ponad 300, ileś tam miliardów dolarów. Tak duże inwestycje, ewentualne dalsze zadłużenie Stanów Zjednoczonych w stosunku do Chin, jest to niebezpieczne, tak, bo obce mocarstwo, obce państwo może tak naprawdę decydować o polityce, może decydować o kursie danego państwa, więc polityka o stanowiskach. Ja już to mówiłem w różnych przypowiedniach, że co się dzieje w przypadku Rosji, tak, a więc Rosja ma tutaj gaz, który trans transportuje do krajów, niektórych krajów Europa, w Europie i wystarczy zakręcić kurek i oni praktycznie wpływają na decyzje polityczne. Jakieś to po prostu jest proste i banalne, tak, nie trzeba tutaj wielkiej filozofii, nie trzeba wojsk, tak, separatystów, uzbrojeń, samolotów, wystarczy, no, dzisiaj nawet nie trzeba zakręcać kurka pewnie tego, bo to jest pewnie jeden przycisk, który wyłącza dostawę. Zresztą z tego czasu, kilka lat temu były afery, tak, dotyczące podniesienia um, tam gazu i jak miało to wpływać. Natomiast teraz widzimy, że tutaj Trump bardzo mocno tak, trzyma w ryzach praktycznie te Stany Zjednoczone i chce, żeby ta stal była tutaj pozyskiwana od sąsiadów, tak, od sąsiadów. Przeciwnicy mówią, że jest to złe zagranie, bo w ten sposób jakby tutaj, no, spowoduje złość, tak, Chin. Wiadomo, że tutaj wymiana handlowa między Stanami i Chinami, i Chinami, a Stanami, tak, w jedną i w drugą stronę, to nie jest wymiana, która tylko bazuje na, na, na stali, bo to jest mnóstwo rzeczy, więc może to mieć konsekwencje w innych, tak naprawdę, sektorach, w innych, w innych wymianie handlowej. Natomiast rzeczywiście tutaj Donald Trump podjął taką decyzję. Co ciekawe, tam był jego doradca ekonomiczny, który się nawet podał do dymisji, więc wyobraźcie sobie, jakie tutaj musiała być sytuacja. Pewnie klęknął tam przed nim i powiedział, nie, nie, nie rób tego, Donald. No ale rzeczywiście tutaj Donald Trump nie ugiął się podpisał, to znany jest z tego, że bardzo mocno zarządza. Kiedyś swego czasu, pamiętam, takim był program telewizyjny, w którym Trump rekrutował chyba młodych zawodników, czy rozmawiał z młodymi biznesmenami i mówił do każdego z biznesmenów, że poświęcam ci tam 15 czy 20 sekund, przestaw mi swój biznes po i postaraj mi się przekonać do siebie ze swoim biznesem. Także bardzo tutaj jest taki wiadomo skrupulatny, bardzo dba o interesy dla Trump. Natomiast no czasami tak trzeba, tak czasami tak trzeba. Trudno jest to powiedzieć, tak czy, czy to ma też, nie ma to czasem w związku z przemysłem zbrojeniowym, tak czy nie ma to w związku z przemysłem zbrojeniowym? Zobaczymy co przyniesie tutaj najbliższe, najbliższy czas, to przyniesie, jakie przyniesie rozwiązania. Być może tutaj jest niepokojące relacje, są pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Wiemy, że Chiny są bardzo tutaj dyplomatyczne, jeszcze ta dyplomacja w Chinach, jeszcze bardziej z, oni się opowiadają dyplomatycznie, jak wszyscy dyplomaci, więc może być może jakieś są tutaj zaognione relacje, zwłaszcza, że później po tym, jak to podpisał, tutaj Donald Trump pojechał do Kim Jong-una i rozmawiać z nim. Wszyscy mówią, że tak, on jest tym złym, tak, on tam robi testy rakietowe, że stanowi zagrożenie dla świata, bo może doprowadzić do wybuchu bomby atomowej, zrzucić na kogoś. Natomiast jakby Trump nie ma tutaj kompleksów, nie boi się Kim, a tak pojechał z nim porozmawiać. Zobaczymy rzeczywiście, jak to będzie miało jakie to będzie miało to przełożenie tutaj na, na, na po prostu na Stany Zjednoczone. Niewątpliwie Stany Zjednoczone, czy Donald Trump dba o interesy Stanów, a także swoich jakby można powiedzieć partnerów, tak, a więc Kanady i, i tutaj i Meksyku, z którymi mocno współpracuje. Oczywiście tam była kwestia z Meksykiem, że postawał ten mur i wszyscy mówili tak, jaki ten mur jest, tak, że dzieli i tak dalej. Natomiast jakby tutaj to dotyczyło jakby zwykłych ludzi, natomiast my tu mówimy o wymianie gospodarczej na relacjach rządowych, to te relacje są na pewno dobre, mur ale relacje gospodarcze, relacje ekonomiczne na pewno są dobre pomiędzy tymi dwoma państwami. I widać, że one jakby tworzą, można powiedzieć, że tworzą Unię Ameryki Północnej, tak, Unię tych trzech państw można powiedzieć, że tworzą, że chcą stworzyć taką koalicję, tak, bo być może to zacznie się odstali, a później się to przekształci w inne rzeczy. No zobaczmy sobie, jak to było w przypadku Unii Europejskiej, tak? Unia Europejska też nie nazywała się tak, że to była od razu Unia Europejska porozumienie polityczne, tylko też było to porozumienie gospodarcze, które z czasem przekształciło się, tak, przekształciło się w Unię Europejską w tutaj w, w porozumieniu między państwami europejskimi, tak? Państwami europejskimi. Zobaczymy. Na pewno, jeśli chodzi tutaj o kadencję Trumpa, to ona budzi wiele kontrowersji. Jedni są zwolennikami, tak? Dla nich to jest bożyszcze, symbol luksusu, symbol tego American Dream, tak? Przyjechał, znaczy przyjechał po prostu, z, zbudował potęgę, chociaż trzeba pamiętać, że on też miał bogatych rodziców, więc dostał potężny tutaj posag, potężny majątek. No i, ale to jest ten, ten to jest ten ucieleśnienie tego American Dream dla wszystkich Amerykanów, tak? Że zaczynamy od małej firemki w garażu, a później Tworzymy biurowce największe drapacze chmur. W Stanach Zjednoczonych. Zobaczymy, jak to rzeczywiście wpłynie. Jak to rzeczywiście wpłynie, tak mówię, jest to ciekawe w kontekście tego, że on buduje nieruchomości, znaczy te drapacze chmur, do których używa także stali. Być może dzięki temu jest to zagranie nie tylko polityczne, a także gospodarcze, bo potem przeniesie się do Kanady albo do Meksyku z swoimi nieruchomościami. Tak, z, ze swoimi nieruchomościami będzie chciał tam budować też drapacze chmur, bo przecież ta firma, jego podejrzona, jak ona się nazywa, Trump. Trump Corporation, czy jakoś tak, już nie pamiętam, zarządza wszystkimi tymi, to jest cały holding, spółkami, które po prostu ma nie tylko nieruchomości, nie tylko ma nieruchomości w, w po prostu Stanach Zjednoczonych, nawet w Szkocji, kiedyś słyszałem taką, taką sytuację, że kupił jakąś, bodajże to były tereny same, ziemię w Szkocji i nie dostał tam pozwolenia, czy też zgody, ale czekał, czekał, czeka, po prostu, aż w końcu po prostu doczekał się na zgody, wybudował i tam z zyskiem to sprzedał. Także Trump na pewno. Jest skutecznym tutaj biznesmenem. Jest też postacią popkultury. On przez wiele lat występował w różnego rodzaju w telewizjach, w programach telewizyjnych. Przecież występował, jako, ma taki udział, tak. Chwilę jest w, w tym Kevin sam w domu, gdzie gra sam praktycznie siebie, tak, biznesmena. Także zobaczymy, czy rzeczywiście tutaj Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone, no, mówi się, że to jest wojna handlowa, tak, że zacznie się to od stali, później się to przełoży na inne rzeczy. Zobaczymy, czy rzeczywiście to będzie miało miejsce, jakie to będą skutki no bo na pewno nie przyjdzie nam długo tutaj czekać Chiny też pewnie wprowadzą większe cło na jakieś inne produkty tylko Chiny nie zrobią tego w ten sposób taki, taki tutaj telewizyjny, marketingowy tak, bo jakby tutaj Trump chce też występować jako taki gospodarz nie, zobaczcie, podpisałem umowę bronię naszych interesów tak, bronię interesów naszych przyjaciół w cudzysłowie Kanady i Meksyku i tutaj będziemy pozyskiwać stal tylko od nas od, od naszych przyjaciół, tak czyli że jakim jest dobrym tutaj gospodarzem, nie? Dbam o swoje te, a, a nie daje zarobić innym, nie? Zobaczymy rzeczywiście, jak to wszystko będzie wyglądało, jak to wszystko będzie wszystko funkcjonowało. Niewątpliwie stal to nie tylko budowę, budowa tej biurowców w Stanach Zjednoczonych, ale także stal jest wykorzystywana w, w gospodarce, więc rzeczywiście ta stal jest, to są ogromne, ogromne pieniądze, jeśli tu mówimy, no to było ponad 300, tam 375 miliardów euro, yy, dolarów, tak, no to, to są ogromne sumy pieniędzy, czy to tam jest 300 parę, czy 375 miliardów, Miliardów dolarów, to to są i tak gigantyczne sumy pieniędzy. Tak taka jest po prostu wymiana handlowa. Natomiast niewątpliwie podniesienie tych ceł to automatycznie zamyka tak drogę. Już już pewne firmy tutaj chińskie zamykały swoje przedstawicielstwa w Stanach Zjednoczonych. Zanim zresztą w ogóle ta ustawa weszła, no tak jak mówię, ona była bojkotowana i tam było silne lobby, żeby w ogóle nie była wprowadzona. Natomiast została ona, została ona wprowadzona, natomiast niektóre firmy już porzygnowały. Te niektóre firmy polikwidowały swoje przedstawicielstwa w Stanach Zjednoczonych, bo nie ma sensu tak naprawdę, bo jest to nieopłacalne i nie ma to żadnego sensu. Być chyba, że Chiny wymyślą coś innego, znaczy, że z, zrobią jakiegoś, z jakiegoś państwa przystanek, tak, Tra, przystanek do tego, żeby eksportować tą, żeby eksportować tą stal do Stanów Zjednoczonych, być może wybiorą jakiś inny kraj, albo jak, w, w jakiejś tutaj Kanady, albo może Meksyk, nie wiem, któremu będzie s, s, tą Stal wysyłał i to obejdą, no Nie wiadomo, nie wiadomo tak naprawdę na, na dobrą sprawę, jak to będzie realizowane jak to będzie realizowane? Czy to będzie rzeczywiście, dojdzie do skutku? Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Niewątpliwie, tutaj jest to też takie zagrywka polityczna, tak? a więc wizerunkowa. W ten sposób, jakby Trump stawia się w, dobrej, w, dobrym, w dobrym otoczeniu, tak, w dobrej, ma taki PR, dobry wizerunek. Zresztą, jak podpisywał tą ustawę, tak, no to podpisywał, jak siedział, a z stół byli zwykli pracownicy, tak, możemy powiedzieć, którzy tam pracują z tą stalą to był taki symbol, tak, że ja jestem, jest, jesteśmy za tobą, nie Donald Trumpie e, i ty jesteś za nami, także że my się popieramy jako społeczeństwo. Nie, no, wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych oprócz polityki, co w polityce, polityce jest także ważne show. No, sobie, przypominam sobie, jak tutaj Donald Trump występował na, nawet na w wrestlingu, tak, rzucał się na zawodnika w wrestlingu, wiadomo, że to jest udawana walka, no ale sam fakt, wyobraźcie sobie, żeby na przykład prezydent Andrzej Duda pojechał na zawody KSW i wszedł do klatki i udawał o walkę. <noise> ja sobie tego nie wyobrażam, szczerze mówiąc. Natomiast, wiadomo, że tak, powiedziałem, w Stanach Zjednoczonych to też jest show, tak, Cały Tutaj duży, dużym elementem jest właśnie stworzenie całego show, całego takiej pokazówki, tak, stworzenie pokazówki, żeby wszyscy widzieli, żeby mówiło się o danym kandydacie. O danym człowieku. Tak mówię, przepowiednie niektóre mówiły o tym, chociażby tutaj przepowiednia Krzysztofa Jackowskiego mówiła do tego, że dojdzie do kryzysu gospodarczego międzynarodowego. On ja mówiłem, że to może być spowodowane bitcoinem. Rzeczywiście ten Bitcoin miał różne wahania. Natomiast Krzysztof Jackowski znany z danej jasnowic tutaj z Czuchowa mówił, że to może być kryzys gospodarczy, ale poza. Tutaj Bitcoinem. On wskazywał, że to może być poza bitcoinem, że to nie musi być konkretnie odnosić się do Bitcoina. Być może to jest to, nie? Być może to jest zaczątek? Bo wiemy, że tutaj Chiny mogą odpowiedzieć w inny sposób, nakładając wyższe cła na inne towary, oby nie doszło do takiej wojny, wojny, w cudzysłowie, cła, tak? Jeśli chodzi o cło, a więc wy, wy nam podwyższyliśmy cło, to my wam podwyższymy na to cło. No to jak my, wy, 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 wy wam my wiecie, my wam, to wy, wy, wy mam, tak? Tak to brzmi. W każdym razie wiecie o co chodzi, że wet za wet praktycznie, jeden z drugim będzie podnosił to cło, co będzie z praktycznie będzie tutaj skutkowało tym, że te gospodarki będą od ciebie odchodzić, tak, a wiadomo, że Stany Zjednoczone chcą współpracować z Chinami, bo to jest ogromny rynek, mają ogromne zadłużenie, tak samo Chiny chcą, tak, to są interesy, to są to jest ogromny rynek, ogromny biznes, no, nie, nieporównywalny z, z innymi krajami w Europie takiego zużycia z tej stali nie ma, tak, nie ma zużycia takiego stali, więc tak, stal nie jest wysyłana na masową skalę. Gdyby to był jakiś inny produkt, nie? Tak mówiłem to na początku, że to były jakieś ciuchy czy, czy zabawki, no to rzeczywiście Chiny są w stanie przetransferować te, te, te zabawki, te ciuchy do innego kraju, natomiast na no, Stali nie przetransferują do żadnego innego państwa, do żadnego innego państwa. Tylko też trzeba pamiętać, że takie, to, że Donald Trump prowadził taki, chce chronić jakby swoją gospodarkę, na, przez to, że takie cło wprowadza, to też nie, nie, nie doprowadzi do tego, że Chiny popadną w zapaść tak, finansową, żeby będzie tam taki kryzys gospodarczy, że Chińczycy nie będą po prostu, to wpłynie jakoś, osłabi gospodarkę, no nie no, trzeba powiedzieć sobie wprost, że gospodarka chińska jest bardzo na dobrym, bardzo dobrej pozycji, bardzo silnej pozycji i yy, yy, tam takie, taka decyzja oczywiście będzie miała na jakiś wpływ, natomiast ona nie doprowadzi do tego, że PKB tam spadnie, tak? Chińczycy mają ogromne nadwyżki finansowe i yy, i oni inwestują praktycznie wszędzie na całym świecie. W jednym z filmów mówiłem, że oni nawet inwestują w Afryce, budują drogi, budują mosty. No, ktoś by powiedział, po cholera, oni tam robią po prostu to, tak, ale oni mają nadwyżki i te firmy ich wychodzą po prostu poza rynek chiński, gdzie wydawałoby się, że Chiny są największym rynkiem, tak, natomiast wychodzą poza Chiny po to, żeby inwestować w zagranicę, po to, żeby budować swoją markę i później ekspansję i zarabiać tak pieniądze. Także tak to właśnie wszystko wygląda. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybuj. To zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!